Prawda, futbolu w ten trudny wieczór dla polskiej piłki. Nie ma co ukrywać, że to jest trudny wieczór dla polskiej piłki, bo odpadnięcie mistrza Polski z mistrzem Azerbejdżanu w pierwszej rundzie kwalifikacji Champions League to jest naprawdę trudny, dotkliwy wieczór. Ja tutaj pozwoliłem sobie przygotować wspólnie z Marcinem Talikiem, z moim przyjacielem, taką tablicę Lech zaorany, bo trzy kropki. I spróbuję to wyjaśnić, bo to rzeczywiście był Lech zaorany. Nie ma tutaj przebacz dla mistrza Polski w tym dwumeczu z Karabachem. Po pierwszym meczu można powiedzieć wynik 1-0. To zwycięstwo kolejorza dawało nadzieję. Dawało nadzieję na to, że mistrz Polski jest w stanie awansować do drugiej rundy Champions League. Zobaczcie, jak poważnie podszedł do pierwszej rundy Champions League Czesław Michniewicz jako trener Legii Warszawa. Bodo Glimt, mistrz Norwegii, to jest rywal, którego mistrz Polski zawsze musi szanować. Nie mówię, że musi się bać, ale musi zrobić wszystko, żeby był optymalny, nieprzygotowany zespół na ten D-Day. Patrzcie, to jest dzisiaj dopiero 12 lipca 2022 roku i mistrza Polski już w Champions League nie będzie. Mistrz Polski też zamknął sobie drogę do Ligi Europy, tę drogę, którą miała Legia dzięki temu, że awansowała w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów w tamtym roku z Bodo Glimt. Mistrz Polski już tu i teraz jest skazany na Ligę Konferencji, czyli żaden z czterech polskich klubów tu i teraz nie może już wystartować w innych rozgrywkach niż Liga Konferencji. Ta Liga Konferencji oczywiście, powiem tak, marzę, żeby w tej Lidze Konferencji w rozgrywkach grupowych były przynajmniej dwa polskie kluby. Natomiast to będzie mordercza walka dla każdego z tych klubów, czy w kolejnych rundach w przypadku Pogoni Szczecin, czy też w przypadku Lechii Gdańsk, no i oczywiście Rakowa Częstochowa, który trafił też na bardzo silnego rywala. Pytanie o to, jak silny jest Lech? Jak silny jest Lech pod względem sportowym? Byłem przekonany, że Mistrzostwo Polski doda tej siły Lechowi, że ta drużyna, zdobywając tytuł w trudnej rywalizacji z Rakowem Częstochowa, a jeszcze wcześniej w tej rywalizacji była Pogoń Szczecin, że ten Mistrz Polski będzie silny tyleż mentalnie, co fizycznie i co taktycznie. Ja bym powiedział, mistrz Polski dzisiaj był pogubiony. Był pogubiony w każdym aspekcie, jeśli chodzi o piłkę nożną. Był pogubiony, jeśli chodzi o mentalność. Był pogubiony, jeśli chodzi o taktykę, personalia. I był pogubiony nieprawdopodobnie, jeśli chodzi o fizyczność. Niesamowite było to wystąpienie Kazimierza Węgrzyna. Kazimierz Węgrzyn w studiu TVP Sport mówił, że Lech miał problem mięśniowy. To cały czas wracał, słuchajcie, do tego problemu mięśniowego i mówił, że jeśli się gwałtownie zmieni sposób treningu, to rzeczywiście każdy mięsień niepracujący dotychczas, a różne są sposoby treningów, zareaguje i to będzie raczej reakcja zmęczeniowa niż reakcja rzeczywiście taka, no, lepszej dyspozycji fizycznej. Zastanawiałem się nad tym, ja myślę, że Kazimierz Węgrzyn na tyle jest w środowisku, że jest zorientowany, że inaczej trenuje John van den Brom. Inaczej trenuje pod względem fizyczności, intensywności treningu z natury rzeczy, liga belgijska czy holenderska, w których prowadził różne zespoły, to są ligi bardziej intensywne.
Druga sprawa, słyszałem takie zdanie z bardzo dobrego źródła, że na pierwszym treningu powiedział panowie, piłka ma latać, nigdy nie przekraczać poziomu kolan. On oczywiście żartował, bo są sytuacje boiskowe, że wrzutka jest w pole karne na głowę, natomiast w tym graniu on chciałby, żeby Lech grał piłką, żeby Lech grał piłką. Natomiast to też jest być może niesamowite zadanie, żeby mając takie okoliczności zmiany trenera, jakie nastąpiły, a więc zmiana Macieja Skorży na Johna van den Broma, żeby dyrektor sportowy spróbował takiemu nowemu trenerowi powiedzieć, musimy być bardzo ostrożni. Musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o sposób choćby treningu, do którego przyzwyczajona jest pewna grupa piłkarzy. O co chodziło z Johnem van den Bromem? To było zarządzanie kryzysem. Można powiedzieć, w jakim stopniu ono już się nie udało, to zarządzanie kryzysem. Może w dłuższej perspektywie John van den Brom to będzie udany trener dla Lecha, może się potwierdzić mistrzostwem Polski, może się potwierdzić kolejnym startem w pucharach. Coś, czym potwierdził się Czesław Michniewicz. Oddajmy to Michniewiczowi jako trenerowi Legii Warszawa. Jego pierwsze doświadczenie było negatywne z Karabachem, notabene 0-3, źle zestawiona drużyna personalnie, taktycznie rozsypała się na Łazienkowskiej w jego rękach trenerskich tak naprawdę. Natomiast on się potwierdził później mistrzostwem Polski i potwierdził się też startem o Europę, awansował ostatecznie do Ligi Europy, zmierzał do Ligi Mistrzów, zagrał w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, a nie w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. A więc powiedzmy sobie szczerze, tu jest rola dyrektora sportowego Tomasza Rząsy, żeby po pierwsze znaleźć kandydata w tej bardzo trudnej sytuacji po odejściu Macieja Skorży. Jeśli on wskazuje na Johnego van den Broma, to ja się nie wycofuję z mojego zdania, że to jest trener jak na polskie warunki z bardzo wysokiej półki. Nie chodzi tylko o półkę płacową, prawdopodobnie ta półka płacowa to też jest, no jeśli nie najwyższa garza w historii naszej ekstraklasy, to jedna z najwyższych garz. Może Czerczesow, może Berg, może któryś jeszcze trener zarabiał podobne pieniądze, natomiast wydaje mi się, że w Lechu takiej garzy 50 tysięcy euro za miesięcznych poborów to nikt nie miał. Nenad Bielica miał 40 tysięcy euro, okej, to on był wówczas najlepiej zarabiającym pracownikiem Lecha. Dzisiaj sądzę, że John van den Brom może być też najlepiej zarabiającym pracownikiem Lecha Poznań. Prawdopodobnie żaden kontrakt piłkarski nie jest tak wysoki jak kontrakt jakiegoś zawodnika w Lechu Poznań. Natomiast no tu jest zadanie dla dyrektora sportowego, żeby ostrzec trenera przed zbyt gwałtownym wpłynięciem w tym procesie treningowym na zawodników, bo w pierwszym momencie ci zawodnicy mogą być bardziej przytłoczeni tym procesem treningowym niż jakby wyzwoleni fizycznością. I myślę, że ta świadomość tego terminarza, tych terminów na początku lipca, ona była niesamowitą presją ciążącą na Lechu, mistrzu Polski Anno Domini 2022 i można powiedzieć, mistrz Polski sobie z tą presją nie poradził. Co do mentalności, to muszę powiedzieć, że ta drużyna na pewno straciła na tym, że zabrakło Bartka Salamona. Dla mnie to jest wielka osobowość, jeśli chodzi o kolejorza i nie ma przypadku, że ten obrońca
trzymał drużynę w trakcie poprzedniego sezonu. Oczywiście na koniec miał kontuzję, można powiedzieć, bez Bartka Salomona na boisku Lech wywalczył to Mistrzostwo Polski, ale mimo wszystko gdzieś tam wpłynął na zespół. Na pewno Lech stracił też Kubę Kamińskiego. W polskich warunkach to jest naturalne, jakby stracić czołowego młodego, w szczególności polskiego piłkarza, gdy przychodzi kontrahent i wykłada na stół 10 milionów euro. Natomiast pytanie jest zawsze o to, kim zastąpić, jak zastąpić, czy nie można było utrzymać Dawida Kownackiego. To też jest bardzo istotna kwestia. Mówiłem o tym kilka razy na Prawdzie Futbolu, że być może to też nie był problem jakby w relacji z Fortuną Düsseldorf, tą kwestią odstępnego za Dawida Kownackiego, a kwestia płacowa, aczkolwiek słyszałem ostatnio, że być może zabrakło Lechowi determinacji. Kownaś ma charakter. Kownaś ma charakter do piłki. Salomon ma charakter do piłki. Kamiński ma charakter do piłki. To jeśli nie ma trzech takich ogniw, to już jest problem. Oczywiście Piotr Rutkowski mówił o tym na Prawdzie Futbolu po zdobyciu Mistrzostwa Polski, że w jego przekonaniu najważniejsze jest utrzymanie innych liderów i że to się udało, prawda? A ci liderzy, nie ma co ukrywać, mieli zawracane w głowie, bo i boczni obrońcy z Portugalii, czy Pereira, czy Rebocho, czy też Amaral, czy Isak mogli mieć zawracane w głowie. Słyszałem, że Isak był już dogadany wręcz z St. Pauli, natomiast to Lech jakby dyktował warunki na rok przed końcem kontraktu, jeśli chodzi o szwedzkiego kapitana kolejorza i nie chciał go puszczać za pół darmo, a już na pewno nie chciał go puszczać przed startem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Nie wyglądała ta drużyna dobrze fizycznie dzisiaj. To jest po pierwsze. Natomiast po drugie, ja mam taką teorię, z której nawet koledzy na Prawdzie Futbolu dzisiaj wymieniliśmy kilkadziesiąt informacji. Widzę, że kolejne informacje tutaj płyną i wymieniane są te informacje. Słuchajcie, te informacje są wymieniane w moim teamie i dyskutujemy też o personaliach. Ja mam taką teorię, jeśli się zgadzacie, zalajkujcie, że polski klub, czy kiedyś przed laty, ja chyba nie wymyśliłem tej teorii, wydaje mi się, że usłyszałem ją od Zbigniewa Bońka, że zawsze Polska musi mieć mocnego bramkarza, czy w reprezentacji, czy w klubie, żeby ten bramkarz dawał pewność drużynie, że ten bramkarz wchodzi do klatki, broni niemożliwe do obrony. I ten legendarny Tomaszewski na Wembley, prawda? Jemu też koledzy pomogli, wybijając piłkę zza linii, ale on też pomógł kolegom fantastycznymi paradami. Ten Józek Młynarczyk, który wkładał głowę, gdzie inni boją się włożyć rękę albo nogę i bronił też na refleks, bronił z odwagą, pomógł Widzewowi w pucharach, czy wcześniej Buszyński, prawda? Czy można powiedzieć współczesne bardziej historie, choćby historię Lecha Poznań. Słuchajcie, najmniej winiłbym Kotorowskiego, to akurat jest z innego meczu i być może trochę dzisiaj patrząc na tą bramkę, można by się zastanowić, czy coś tam nie powinien obronić z tą bragą Krzysztof Kotorowski. Natomiast on był bohaterem tego awansu Lecha Poznań do Ligi Europy, gdy choćby Lech rywalizował z Interem Baku, przecież rzutami karnymi kolejorz awansował. Ale bardziej współczesna historia niż sięganie po historię Krzysztofa Kotorowskiego. Filip Bednarek, przecież ten bramkarz fantastycznie bronił z Charleroi. Ja dzisiaj jak patrzę na Artura Rutko, no to dla mnie to nie jest wzmocnienie, to jest wręcz osłabienie. To jest błąd trenera Johnny'ego Van Broma, że dzisiaj w takim meczu, w tym dwumeczu nie bronił Bednarek, który jest w klubie, zna obrońców, świetnie broni na refleks. Oczywiście ma problemy z wyjściem na przedpole, okej. Natomiast Rutko to po pierwsze ma problem z bronieniem. Słuchajcie, Rutko dla mnie miał kolosalny dzisiaj problem z bronieniem. Ja sobie tutaj wynotowałem te kluczowe sytuacje, prawda? I oczywiście otwarcie wyniku to jest coś fenomenalnego, co w ogóle
Mi się wydaje, że przy 1-0 w pierwszym meczu, przy 1-0 w 19 sekundzie rewanżu, to morale Lecha Poznań, ono powinno być na tym poziomie. Też, słuchajcie, sprawdziłem specjalnie dzisiaj w trakcie spotkania pogodę, jeśli chodzi o pogodę. Dziś tu zrobiłem zdjęcie, tak mi się wydawało, że zrobiłem, ale chyba nie zrobiłem, słuchajcie, zdjęcia. A nie, zrobiłem, proszę bardzo, Baku. Baku, słuchajcie, to nie były mordercze warunki. To było 26 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o Baku, gdzie mistrz Polski rozgrywał rewanż. To były trudne warunki atmosferyczne, ale to nie warunki atmosferyczne zabiły Lecha. Zabiła mentalność też rywala. Mental rywala prowadzonego przez Gurbanowa to jest mental drużyny, która nie pęka w kwalifikacjach żadnych, która przebija się czy do Ligi Mistrzów, czy do Ligi Europy, czy do Ligi Konferencji. I tutaj ten mental, zobaczcie, drużyny, gospodarza nie został zabity przez bramkę straconą w 19 sekundzie. Pytanie oczywiście o stratę kolejnych bramek. Czy Isak był faulowany w tej sytuacji, w której jest otwarcie wyniku, to jest 14, to jest bramka wyrównująca dla Karabachu Agdam, to jest 14 minuta. Natomiast no tutaj Kady zrobił co chciał, jeszcze piłka mu w tej sytuacji odskoczyła, przez to odskoczył od niego Reboczo. To jest niesamowite zdarzenie. Słuchajcie, stracił panowanie rywal nad piłką, Reboczo odskoczył, rywal doskoczył i rywal kropnął. I co robi Rutko? Uderzenie w kierunku dalszego słupka, piłka trudna do obrony, ale tego oczekujesz od bramkarza, który przychodzi do mistrza Polski, że on taką piłkę paruje. Nie była to piłka niemożliwa do obrony, pada wyrównująca bramka. Natomiast muszę powiedzieć, że trener Podoliński dzisiaj współkomentując ten mecz z Jackiem Laskowskim na antenie TVP Sport, bardzo tak dyskretnie jakby krytykował Rutkę, ukraińskiego bramkarza. Natomiast dla mnie to była katastrofa. Słuchajcie, w skali kickera 1-6-6, w skali prawdy futbolu, gdzie jest noty 1-10-1, lepiej było nie grać w tym meczu, bo ten mecz kompletnie obnażył ukraińskiego bramkarza. Słuchajcie, dlaczego tak mówię? Bo strata bramki na 2-1 to jest po prostu pomieszanie z poplątaniem, to jest zgubienie wszelakiego myślenia. Nie wiem, czy on chciał skasować tą akcję, wybić tą piłkę, czy on chciał zapobiec atakowi rywala, który był rozpędzony, czy też chciał uniemożliwić piłce opuszczenie boiska, żeby nie było rzutu rożnego. Natomiast gorzej interweniować nie można. On zagarnia tą piłkę, będąc poza światłem bramki, w światło bramki. No to jest po prostu piłkarski, bramkarski kryminał. Bartek Lisowski pewnie mnie tu wspomoże. Widziałem, że na czacie coś wpisywał. Lajkowo, bardzo dziękuję, Bartek. Natomiast dislike dzisiaj dla bramkarza Rutko. Ozowicz strzela bramkę na 2-1 tuż przed przerwą i obie bramki dla rywali w jakimś stopniu to jest wina bramkarza. Bramka na 3-1. Zobaczcie, trzecia bramka z rzędu, 56 minuta. Uderzenie z dystansu, ta piłka jest kozłująca. Ale jeśli odbijasz przed siebie, to robisz błąd, który już junior jest oduczany takich błędów. Senior nie powinien popełniać takich błędów w walce o Ligę Mistrzów, bo takie błędy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, są niezwykle kosztowne. Oczywiście Medina jest na spalonym, arbiter był tragiczny, arbiter popełnił błąd i w tej sytuacji, gdy jego asystent nie dostrzegł pozycji spalonej, nie pracował VAR na tej pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Natomiast arbiter naprawdę był pogubiony. Dość powiedzieć, że też Łukasz Rogowski wyraźnie wskazał, że Welde był faulowany w trakcie tej pierwszej części spotkania. Piszecie już o personaliach, jeśli chodzi o skrzydłowych. Ja do tego za chwilę przejdę, natomiast odpowiedzialność w grze.
bo to, że Szymczak, nie do końca młody Polak, ma odpowiedzialność, to się kończy stratą bramki na 1-4, bo to po stracie piłki przez Szymczaka zatańczył tam Kadi z Miliczem w szczególności, ale też Rutko. Ja nie wiem, ja bym mu przypisał już czwartą bramkę, może przesadzam, słuchajcie, no 3 na jego konto na pewno, na 1-1, na 1-2, na 1-3, a na 1-4, no powiecie, że z bliska mu kropną, ale gdzie, no bramkarz to też, no nie jest ręcznik w bramce, tylko coś bronię, coś wyjmuje też w sytuacjach sam na sam. No, to jest bramka czwarta, no. Bramka piąta to jest kolejny kryminał, jeśli chodzi o Lechitę. To jest Szatka, który biega tam bez agresywności, bez dojścia, bez odwagi, bez stanowczości, bez dziubnięcia piłki. Oczywiście, powiem wam tak, jak popatrzyłem na dzisiejszy przegląd sportowy, zrobić drugi krok. Natomiast zainteresowało mnie coś innego w tym przeglądzie sportowym. Tutaj w tym tekście Maćka Kaliszuka, zobaczcie, 69. miejsce w rankingu UEFA-owskim zajmuje Karabach Agdam. Lech jest 214. Tak sobie pomyślałem, z czego to wynika? Z regularności. Regularność dodaje pewności siebie. 8 startów jesienią z rzędu w europejskich pucharach to jest coś niesamowicie ważnego, coś, co buduje, a w Lechu to jest zaburzane, prawda? Bo ten Lech się pojawia w 2015 i 2020. A więc pojawia się raz na jakiś czas. Dostał siatę chyba między nogami. No tak, właśnie miałem też wrażenie, że ta czwarta w jakimś stopniu też na konto. Ale mówię o Szymczaku, natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Karsztem. Słuchajcie, na tej pozycji takie nieporadne straty albo taka mało skuteczna walka o piłkę to jest coś, co kończy się sytuacją podbramkową, a często stratą bramki. Tak patrzyłem na ten skład Lecha. Słuchajcie, patrzyłem na ten skład Lecha i tak, Rutko kompromitacja, Pereira nie był sobą, Szatka fatalny, Milicz z minuty na minutę coraz gorszy, bo nie zaczął źle, Reboczo słaby, też zamieszany w stratę bramek, Karsztrem tragedia, jeśli chodzi o środek pola, Murawski najlepszy, Kazik Węgrzyn wmawiał cały czas, że ten Murawski, do niego nie można mieć pretensji. Wiecie co? Okej, wiecie, co się podoba Kazikowi Węgrzynowi? Ja go rozumiem. Waleczność tego piłkarza i takie niepękanie w takiej fizycznej walce z Weszowiczem choćby, prawda? Że on nie da się przepchnąć, nie da się sprowokować, a rzeczywiście czy Weszowicz, czy Ozobicz prowokowali niesamowicie. Murawski nie pękał w żadnej z tych sytuacji. I to mi się mega podobało w tym piłkarzu. Ale czy on wniósł coś piłkarsko? Oczywiście jego pozycja to nie jest coś takiego, że on ma kreować grę, natomiast no, brakowało. Amaral miał jedno dotknięcie piłki, które coś dało. No może drugi gdzieś rozprowadził akcję, ale to wszystko jest za mało. Amaral w takim meczu musi brać na siebie ciężar gry. Bez formy jest Isak. Bez formy to widać było w kilku sytuacjach. Nawet jak mu Skóraś coś zagrał, to było źle. Welde też gaz minuty na minutę, natomiast to był nie tylko przez bramkę jasny punkt, przez te dynamiczne szarże, nie bał się wejścia w pojedynki, był faulowany, była żółta kartka, był faulowany w polu karnym, nie było karnego. Ten Welde wchodził w pojedynki, widać, że trener na niego postawił i też zaowocowało. Co do Skurasia, jestem fanem tego piłkarza, bo wydaje mi się, że przyjdą liczby, natomiast on też jakby fizyczność go zabiła, fizyczność pozbawiła go jakości technicznej, on po prostu grał katastrofalnie dzisiaj, czy w ogóle później już nic nie grał, natomiast widzieliście tę sytuację, gdy miał okazję bodaj na 2-1, dostał piłkę w polu karnym i strzelił Panu Bogu w okno. Ja tutaj na Prawdzie Futbolu, prezentując John'ego van den Broma, mówiłem o tym, że on ostatnio jakby odwróciło się od niego szczęście w kwalifikacjach, że to jest problem tego trenera, bo z Alkmaar odpadł z zespołem
Saumaty Kairatem 0-2, 2-1 w rewanżu nie pozwoliło awansować. Odpadł Utrechtem z zespołem z Mostaru. No i to było 2019-2021 odpadł prowadząc Genk z bardzo silnym, nie ma co ukrywać, Szachtarem. Ale trzy jego ostatnie podejścia w Europie, no to było pewne zaniepokojenie z mojej strony, które wskazywałem, że ma problem być może, żeby ta drużyna złapała już to, czego on wymaga od tej drużyny, jeśli chodzi o taktykę, prawda, motorykę też w tych pierwszych tygodniach nowego sezonu. I tu być może jeszcze jest ta rola Tomasza Rząsy. Nie chcę wszystkiego na niego zrzucać. Słuchajcie, to jest najłatwiej coś na kogoś zrzucić, pojedynczą jednostkę, prawda? On pracuje pod presją, w stresie. Tak się zastanowiłem, od kiedy i jaki wpływ ma na konstruowanie kadry i na ile się myli, a na ile dokonuje właściwych wyborów. Van der Hart, to jest jego wybór. To jest jego wybór, bo to jest bramkarz, który przyszedł w 2019 roku. Odszedł teraz po 3 latach jako taki bramkarz niespełniony. Kolejny bramkarz przychodzi, Rutko, i no już widzimy, że jest bramkarzem przegranym. Na dzień dobry jest bramkarzem przegranym. Musi być zmiana bramkarza, musi Bednarek wejść do bramki. A Lech, nie mając zaufania do Bednarka jako jedynki, musi prawdopodobnie znowuż szukać bramkarza, mimo że wypożyczył bramkarza z Metalista, który przez ostatnie lata grał na Cyprze. Pomyłka. Patrzę na inne transakcje, prawda? I na koniec... Ja nie mówię, że Szatka nic w niej nie wniósł, czy Ramirez nic nie wniósł, ale Czernomarkowicz czy Muchar to jest samodzielne okno już Rutkowskiego. To nie jest 2018, kiedy on w końcu sierpnia jest mianowany na dyrektora sportowego, a szefem skautów zostaje Jacek Terpiłowski, tylko ja mówię o sytuacji rok później. A więc miał czas popracowania. I pytanie, masz oko do piłkarza, czy nie masz tego oka do piłkarza? No, jeśli patrzę na Czernomarkowicza, czy Muchara, to się zastanawiam nad tym. Karsztrem, oczywiście powiecie, że to są piłkarze drugiego, trzeciego, czwartego wyboru, prawda? A trener Probierz powiedziałby, że i piątego, i szóstego chętnie z nich korzystał. Na ile tą kadrę kształtował? Słuchajcie, pomylił się strasznie ze skrzydłowymi na dzisiaj, bo ten Welde, nawet jak ja go dzisiaj chwalę, to generalnie wiosnę miał katastrofalną. Balua to jest materiał na piłkarza, z którego Zbigniew Boniek się śmieje, że pewnie mi się podoba, bo jest szybszy niż na nogach, niż ja bym był szybszy na rowerze. No, pewnie tak. Natomiast wydawało mi się, że ten Balua to jest jeszcze kozaczek, jeśli chodzi o dribbling. Natomiast kozaczek za ponad bańkę euro. Cykora też z moich źródeł kosztował ponad bańkę euro. Następny skrzydłowy Welde ponad bańkę euro. Balua ponad bańkę euro. 3,5 miliona euro wydał Lech na skrzydłowych. Żaden z nich nie jest absolutnie wiodący. Być może Skóraś będzie z nich najlepszy, a na pewno Kamiński był od nich wszystkich o kilka klas lepszy. Powiecie, no okej, okay, że Lech tego Kamińskiego ukształtował, a tych sprowadził. No ale z tymi skrzydłowymi, no Barkhorn to nie jest chyba na konto akurat, bo on odszedł w 2018, tak jest. No to Barkhorn nie, ale no, gdzieś to szukanie skrzydłowych nie jest takie proste. No oczywiście dołączają też piłkarze bez odstępnego, jak Salamon, Kwerkwerszczyli, Isak, Bednarek czy Czerwiński. Gdzieś szuka tych piłkarzy choćby w drugiej lidze francuskiej, czy na Cyprze, a więc Reboczo, czy Pereira. Natomiast ja nie mam wrażenia, że to jest gość, który ma to coś. I dzisiaj, wiecie, to jest troszeczkę tak, że iskrzy na linii Lech Raków. I dzisiaj właściciel Rakowa, Świerczewski, wpisuje taki rzeczywiście tweet, tu mi koledzy podrzucili
tego tweeta. Czy jesteśmy aż tak słabi? Wygląda na to, że tak. Czy brakuje nam pieniędzy? Nie. Czy brakuje nam kibiców? Nie. Czy brakuje nam stadionów? Nie. Może z wyjątkiem Częstochowy. Swoją sprawę załatwia w tym tweecie. Czego nam brakuje? Ludzi. Kompetentnych ludzi. Ale muszę powiedzieć, że akurat tylko powtarza słowa Zbigniewa Bońka, który od kilku lat mówił o tym, że problemem klubowego futbolu w Polsce są też ludzie, że jakby przygotowanie tych ludzi, merytoryczne, to jest pewien problem, na ile oni zarządzają, a na ile dają się zarządzać. Wiecie, kto jest przygotowany? Ja to też od lat głoszę na Prawdzie Futbolu. Menedżerowie. Menedżerowie rozgrywają tych w klubach. Tym brakuje często osobowości. Oczywiście Lech może być, można powiedzieć, jest ponad to, bo Lech w dwóch ostatnich latach, prawda, zobaczcie, czy trzech ostatnich latach zarobił dziesiątki milionów euro na sprzedaży piłkarzy. Moder 11, Jóźwiak 4,3, Gumny 2 miliony. Puchacz 2,5 miliona, Kamiński 10 milionów, a Lech bardzo ostrożnie wydaje te pieniądze, bo mówię o tych wydatkach, to jest 2020-2021, Lech w zarobkach zarobił 17 milionów 400 tysięcy, a wydał 2 miliony na sumę odstępnego, prawda? W kolejnym sezonie tyle samo wydał, co zarobił, w tym sezonie na razie wydał niespełna milion na sumę odstępnego, bo to jest wypożyczenie Cittajszwilego za 100 tysięcy i Souza, który przyszedł z Portugalii za 800 tysięcy, a zarobił 10 milionów. Więc ta proporcja wydatkowania pieniędzy jest no, wariant oszczędnościowy. Ja wiem, że są koszty płacowe, wiem, że niełatwo jest manewrować klubem z kosztami w dobie pandemii. I tutaj chwała jest Piotrkowi Rutkowskiemu. Natomiast bo to jest człowiek, wydaje mi się, mega przygotowany, jeśli chodzi o wykształcenie, o wgryzienie się w futbol, o języki, o mentalność. I moim zdaniem nie ma przypadku, słuchajcie, nie ma przypadku, że jakby otacza się ludźmi, którzy mają też charaktery takie jak Rząsa czy Ulatowski. Natomiast być może to jest właśnie błąd tego klubu, że nie ma zderzenia poglądów, że nie ma takiego jakby spojrzenia na tą rzeczywistość z różnych perspektyw, że nie jest to... Zobaczcie, to Rząsa namawia Rutkowskiego do powrotu z Korży na ławkę, a więc on też wybiera wariant jakby bezpieczniejszy dla siebie, bo zna Skorży, bo mu ufa, bo z nim pracował. Nie wiem, czy są na stopie towarzyskiej zaprzyjaźnieni, natomiast jakby to jest ten wariant bezpieczniejszy, prawda? Rutkowski mu odpowiada, ale my już go znamy, może nawet aż za dobrze. Oczywiście kończy się to mistrzostwem Polski, natomiast to jest też, zobaczcie, jacy trenerzy w Polsce wchodzą w grę. Dobrze, że ten Paprzę się wykreował, dzięki temu Świerczewskiemu się wykreował, bo my obracamy się w gronie tych samych nazwisk. To, że Probierz dzisiaj dostaje młodzieżówkę, ja tutaj mam tygodni piłkę nożną i tutaj przeczytałem w ogóle, że to prezes Kulesza wystąpił do Probierza z propozycją pracy z polską młodzieżówką, a nie odwrotnie, on się nie ubiegał o tą pracę. No to już jest w ogóle dla mnie zaskoczenie i zagadka, bo gość, który wyróżnił się nie stawiania na Polaków, jest kręcony drużyną, która ma stawiać na Polaków, ale jak to odpowiedział mi gdzieś w wywiadzie w przeglądzie sportowym chyba Cezary Kulesza, czytałem, gdy zgłaszałem wątpliwości co do Probierza, to odpowiedział, no to teraz będzie musiał stawiać na Polaków, no musi, a my musimy stawiać na naszą ekstraklasę. Zobaczcie, koledzy z tygodnika Piłka Nożna, mam wielką przyjemność po pierwsze lektury tego pisma, po drugie bycia jednym z autorów, mam tu swoją kolumnę, wielka przyjemność, zapowiadają ekstraklasę, bo tu jest w tym numerze też skarb kibica, nadchodzą, prawda, i to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, niesamowita okładka. Natomiast Podolski, no stary, ale jary, no ale stary. Josue, Spacerowicz, Iwi Lopez, no gwiazda, ale gwiazda absolutna ekstraklasy, natomiast powiedzmy sobie szczerze, on gdzieś
swoją fizycznością, jeśli chodzi o szybkość w szczególności, miałby problem z graniem w poważnej lidze. Ishak, on był dwa razy w Bundeslidze, we FC Köln i w Norymberdze. W Norymberdze chyba był w ogóle w drugiej lidze, albo może była pierwsza i druga liga, natomiast też odbił się od tego. Przez 3 lata tam był, przyszedł za darmo do Polski. Kapuska, no człowiek problem, mimo wielkiego talentu. Człowiek talent, ale człowiek problem, prawda? Imas, no zgodził się zostać. Amaral, odkurzony przez skorze i chwała Bogu, na chwałę Lecha. Kondzior, Wszołek w drugiej Bundeslidze może by grał, ale w pierwszej nie miał żadnych szans na minuty. Plach, Paixão w tym wieku, zobaczcie, no to są te gwiazdy. Oczywiście ja też chcę kreować polską ekstraklasę, bo jestem na nią skazany. To jest moja liga, prawda? Nie Bundesliga, nie La Liga, nawet jak Lewy za chwilę się tam znajdzie. Nie Premier League, prawda? Czy Serie A, którą kocham od dziecka. Moją ligą jest Liga Polska, ale strasznie trudno jest kreować polską ligę przy tym, co się dzieje z kolejorzem, z mistrzem Polski już w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dużo błędów. Że Bednarek nie stał w bramce, a stał Rutko, to jest tylko jeden z wielu błędów, które widzimy w Lechu, że ta polityka kadrowa to też jest nawet przepalanie tych stosunkowo dużych pieniędzy w polskich warunkach, prawda? Pytanie jest o kreowanie piłkarzy z polskiej ligi. Ten brak rynku wewnętrznego czy bardzo ograniczony rynek wewnętrzny to jest problem. Bodek jest niezawinny, niezawodny, widzi wszystko i bilans Ishaka zaraz mi pewnie podrzuci. Dawid Dobosz z Meczyków zauważył, że Lech nie kupił bramkarza od lat, zawsze przychodzili za darmo. Wiesz co, to dla mnie nie jest argument. Możesz przyjść za darmo, ale możesz być kapitalny. Natomiast nasze środowisko jest zamknięte. Może ten John Van Den Brom na dłuższą metę okaże się wydarzeniem. Przez sposób treningu, podejścia, przez to, jak płynie na tą międzynarodową szatnię, też wydawało mi się, że to jest właśnie konieczność sięgnięcia po zagranicznego trenera tu i teraz z językami, żeby opanował tą zagraniczną, bardzo zagraniczną szatnię. Taka prawda dzisiaj, smutna prawda. Muszę powiedzieć, że czuję się dotknięty tym meczem przy nadziei, którą żywiłem, że to będzie taka droga, przynajmniej jak Legii, do Ligi Europy. Tymczasem Lech teraz skazany na Ligę Konferencji, skazany, słuchajcie, na Slovana Bratysława albo Dinamo Batumi. To są kluby w zasięgu, natomiast tak jak zarządzał Lech kryzysem po Skorży, zatrudniając Van Den Broma, tak Van Den Brom musi zarządzać totalnym kryzysem. Po tym, co się stało w Superpucharze, to narzekactwo polskie też. Słuchajcie, Superpuchar, otwarcie sezonu, a u nas zawsze jest problem. I Legia zlekceważyła Superpuchar rok temu, Czesław Michniewicz, ale przynajmniej coś za coś. Wtedy był ten awans dalej. Ale i Probierz potrafił w Kielcach gdzieś tam między meczami z Cypryjczykami wystawić drugi skład i płaczy zgrzytanie zębów, bo mu trzeba grać co 3-4 dni na początek sezonu. To słuchajcie, tak to nie zbudujemy polskiej piłki. I to jest do właścicieli, do dyrektorów sportowych, do trenerów apel. Ale to musiało być, to środowisko, słuchajcie, musiał być wstrząs, a to na razie jest wstrząśnięte, nie mieszane, bo cały czas mieszamy się w tym samym gronie nazwisk. Dla mnie ten Probierz jest tego symbolem, naprawdę. No ale oczywiście Probierz dzisiaj nie przegrał, tylko Van Den Brom i Kolejosz, 1-5. Katastrofa, naprawdę. Lech zaorany, bo poziom polskiego futbolu zmienić nie jest łatwo i chyba tutaj Boniek z Świerczewskim mają rację. Problem ludzki, na to bym wskazywał. Ciekaw jestem, czy dyrektor sportowy z zagranicy, ale to też często są cwaniacy. Środowisko nie kreuje dyrektorów sportowych. Mamy problem z kreowaniem trenerów. Oczywiście ci, co mają władzę, nie dopuszczają innych. I to tak się toczy. No to jest naprawdę wstydliwy dzień dla polskiej piłki. Nawet nie bałbym się takiego stwierdzenia. Wstydliwy dzień dla polskiej piłki. Roman Kołtyn, mobilny magazyn LOT, to prawda futbolu.
po spotkaniu Karabach-Lech Poznań. Zalękujcie się, podobało. Bardzo dziękuję.